W środę od części dla mieszkańców osiedla Batory rozpoczęło się walne zgromadzenie członków SMLW. Niby zwykłe, ale pod kilkoma względami wyjątkowe. Nie wiemy, czy jest szczególne, dlatego że dopiero będziemy wiedzieć, jak się zakończy. Ale biorąc pod uwagę stan gospodarki spółdzielni, stan infinansów, to jest najlepszy rok chyba w historii. Ja nie pamiętam takiego roku, żebyśmy mieli takie nadwyżki finansowe i taką swobodę gospodarczą. Tradycyjnie swobody nie brakowało też na sali obrad. Spośród 423 uprawnionych zjawiło się tam jedynie 16 osób. Trudno się więc dziwić i frasunkowi prezesa Rosiaka i temu, że przy kompletowaniu poszczególnych komisji szef obrad musiał być bezwzględny. Liczymy na panią, że pani się zgodzi. Widzę w oczach, dziękuję uprzejmie, że pani się zgodziła. Dziękuję bardzo. Poza stałymi dla walnych punktami porządku obrad, członkowie musieli rozważyć upoważnienie zarządu do zbycia spółdzielczych nieruchomości. Ma to być zabezpieczenie SMLW przed negatywnymi skutkami przyjęcia przez parlament znowelizowanej ustawy o spółdzielczości, zwłaszcza w jej najgorszym z czterech rozważanych wariantów. Jeśli przejdzie, to jedynym rozwiązaniem będzie sprzedaż tych wolnych nieruchomości i podzielenie środków finansowych uzyskanych z tego tytułu na poszczególne nieruchomości. Bo jeśli tego nie zrobimy, to znając życie, zakładam, że się zapętlimy we wzajemnych sporach, pretensjach, wyrywaniu po kawałku majątku. Argumenty zarządu do obecnych chyba trafiły, bo w kwestii zbycia nieruchomości zapalili mu zielone światło. Tak samo jak w przypadku zgody na sprzedaż spółdzielczej kablówki. Potrzebę takiego kroku prezesi uzasadnili dość obszernie. Jesteśmy dużym operatorem, a jednocześnie bardzo malutkim. I ci operatorzy, którzy mają po milionie gniazd, albo powiedzmy 500 tysięcy, są w stanie manewrować tak taryfami, że jeśli do nas wejdą, to nas po prostu wykoszą. Póki co SSDP broni się przed tym całkiem dzielnie. Spółdzielnia wciąż na niej zarabia, zaś abonentów ani internautów nie ubywa. Nawet jeśli ceną za liczne promocje jest spadek przychodów, część spółdzielców uważa, że swoją kablówkę warto mieć. Taką z ofertą dla najczęściej dojrzałych jej odbiorców. Młodzi ludzie i tak sobie poradzą. Zakładamy, że pewna część klientów tak czy inaczej przy nas zostanie, ponieważ oferta wielkich korporacji medialnych będzie dla naszych mieszkańców zbyt kosztowna. Zgoda na sprzedaż kablówki nie oznacza jeszcze, że za kilkanaście milionów złotych znajdzie się na nią kupiec. Sądząc ze słów członków zarządu, na dwoje babka wróżyła. Jest tendencja na rynku w tej chwili taka, że wielkie te sieci telewizji kablowych przejmują mniejszych operatorów. Jesteśmy dla nich łakomym kąskiem, czy nie? To znaczy dla niektórych możemy być. Proponowaliśmy którejś firmie, która chciała do nas wejść, Wektrze, a może byśmy postawili na warny, jeśli byście ją kupić. Powiedzieli, nie jesteśmy zainteresowani. Wolimy wejść z własną instalacją. Jak na początku wspomniał Szymon Rosiak, z finansami dowodzonej przez niego firmy wszystko jest w porządku. Inna sprawa, że mogłoby być lepiej. Na przeszkodzie stoją jednak spadające dochody z wynajmu lokali i rosnące obciążenia fiskalne. W górę idzie też zadłużenie mieszkańców dochodzące ostatnio do 8%. To nie jest żadne zagrożenie, bo zarówno biegli, jak i lustratorzy twierdzą, że poziom zadłużeń do 10% nie odbija się negatywnie na funkcjonowaniu spółdzielni. Ale podjęliśmy bardzo ostrą działalność windykacyjną, co z kolei skutkuje ogromnymi kosztami dodatkowymi, które muszą ponieść te osoby, które mają zaległości czynszowe. We wtorek mieszkańcy pożegnali też starą i wybrali nową radę osiedla Batory.